Pazur! Tak nagrywa, bo to w sieci. Raz, dwa. Dawaj na kangulę. Ale to w trzeciej lidze, nie? W czwartej. Raszkin, tak! Ciepło, miło. Ostatni mecz. Co? My jeszcze mecz się nie skończył. No ale ja nie muszę zrozumieć, jeszcze się nie skończył, jeszcze grają. No nie wiem, no przed chwilą przyszedł się 4 minuty. O, właśnie teraz. Kilka słów o Troszynie. Ja ciężko coś powiedzieć po meczu z Raszynem, wyjątkowo wracając do Troszyna. Szkoda na pewno ostatnich 5 minut. Do 85 minuty bardziej szukaliśmy bramki na 2-0, pomimo większego posiadania piłki przez zespół z Troszyna. Finalnie remis, który szanujemy na boisku lidera i tyle. Dobrze, dzisiejszy mecz, trzeci remis rzędu, czyżby seria remisów teraz nadeszła? Powiedziałem to w szatni, że jak
mówili, znaczy przekazałem mi, że my nie remisujemy w lidze, bo my wszystko chcemy wygrywać, tak od tamtego momentu. Te remisy zaczęły wpadać, no dzisiaj wyjątkowo szkoda tego remisu. Jesteśmy po prostu na siebie źli za to, co się dzisiaj wydarzyło. A jak to wyglądało? Z ławki. Z ławki ta pierwsza bramka na pewno niepotrzebna, bo tracimy ją po naszym rzucie wolnym. Jest kontra i nie zachowujemy się tak jak potrzeba. Tym bardziej, że chwilę wcześniej jest dobra reakcja. Jeżeli chodzi o to nasze ustawienie, jest bramka na 1-0, no i później jest ciężko. Szkoda drugiej połowy, bo w drugiej połowie w pierwszej minucie mamy sam na sam, w trzeciej minucie mamy znowu sytuację bardzo dobrą, no i tu na pewno trzeba było szybko zareagować, bo w drugiej połowie mieliśmy tych sytuacji bardzo, bardzo dużo, a w pierwszej mieliśmy jedną. Okej, okay, a z perspektywy meczu wyjściowe ustawienie takie jak z Wisłą Płock to właściwe było, czy nie? To nie chodzi, myślę, o ustawienie, bo graliśmy takim samym ustawieniem jak zawsze, bardziej chodziło, myślę, o podejście, bo gdzieś widać było, że zawodnicy w pierwszej połowie nie wyszli tak, jak powinni na mecz. Dopiero w przerwie było widać, że sobie zdają sprawę, co się dzieje i jak szybko trzeba wprowadzić dyscyplinę i trzeba wrócić na właściwe tory. Dlatego w tej drugiej połowie no nasza bardzo duża przewaga, brakowało tylko bramek. Dobra, jakie plany na, zapytam już, na przerwę zimową? A wcześniej jeszcze, jakie plany na Garwolin, a potem co planujemy w przerwie zimowej? Odpocząć. Jeżeli chodzi o Garwolin, to zdajemy sobie sprawę, że to jest mecz, nie chcę mówić derbowy, ale to jest mecz, który zawsze budzi dużo emocji między Mazurem a Wilgą. Dla mnie tym bardziej mecz trochę inny, bo większość zawodników, czy dobrze znam trenera, więc dla nas to będzie mecz przyjaźni, myślę, że przed meczem i po meczu, ale na boisku na pewno będzie to mecz, gdzie tej walki nie zabraknie i tu będą decydowały też nie tylko umiejętności piłkarskie. No jeśli chodzi o zimę, na spokojnie po meczu z Wilgą jakieś tam już są plany, przymiarki. Na razie trzeba na spokojnie usiąść i podsumować całą pierwszą rundę, żeby myśleć na poważnie już na temat drugiej. Oczywiście pewne przymiarki, pewne zmiany na pewno będą. To przyjeżdżaliśmy tutaj do Karczewa po serii meczów naprawdę nieudanych, gdzie traciliśmy mnóstwo bramek. Nie zdobywaliśmy punktów poza Eskolą. Przyjechaliśmy tutaj naprawdę zmotywowani, bo już widziałem po treningach, jak chłopaki zachowują się, jak gdzieś jest taka agresja w nich po tym, jak nie zdobywamy punktów. No i nie ukrywam, że przyjeżdżaliśmy tutaj po 3 punkty. Mecz na pewno wyrównany, bo z jednej, jak i z drugiej strony były sytuacje. Pierwsza połowa przede wszystkim z naszej strony naprawdę udana, gdzieś zaangażowaniem gdzieś szukaliśmy tej gry w środku, kilka dobrych akcji ofensywnych, no ale tak jak mówię, jedno tylko udało nam się zamienić na bramkę. Druga połowa, Mazur Karczew gdzieś mocno wyszedł na tą drugą połowę, gdzieś próbował nas zmusić do wybijania piłki, do grania gdzieś dłuższej i wyglądał naprawdę dobrze. Tak jak mówię, my odżyliśmy gdzieś tutaj od tej 75 minuty, bo mieliśmy swoje sytuacje, no ale niestety nie wykorzystaliśmy mecz na remis, bo ani nie należało nam się tutaj za te niewykorzystane sytuacje wygrana, ani Karczewowi, bo oni też mieli kilka dogodnych sytuacji, w których no, nie potrafili pokonać naszego bramkarza. Ale co pan sądzi o przeciwniku? Jak pan ocenia przeciwnika na tle innych rywali? Na pewno przeciwnik bardzo dobrze przygotowany fizycznie i też motorycznie. Tak jak patrzyliśmy tutaj na ten skład, dużo młodzieży w Karczewie, ale ci chłopcy naprawdę pokazują na boisku, że wychodzą wygrywać te mecze. Dobrze przygotowani fizycznie, tak jak mówię, gdzieś dobrze ułożony środek pola, no ale tak jak mówię, zabrakło troszkę u nich wykończenia akcji, bo tak jak mówię, gdzieś, nie wiem, czy to chyba nie przypadkiem Raszka, który miał z 5 metrów sytuację, no niestety nie wcelował bramkę, to tutaj dla nas szczęście, ale tak jak mówię, zespół naprawdę na wysokim poziomie. Dobra, no jeszcze jakie cele ma Raszyn no, na wiosnę i co się będzie działo w zimie w takim układzie, jeżeli skończy pod kreską? To znaczy, został nam ostatni mecz z Przasnyszem, gdzie też celujemy tutaj w 3 punkty. Mam nadzieję, że się nie znajdziemy w tej strefie spadkowej, jak na koniec rundy. Jakie są nasze plany na zimę? To chcemy
chcemy wziąć, zdobyć więcej przede wszystkim na wiosnę tych punktów, bo na razie mamy ich 13. No i to nie jest wynik punktowy taki, jaki sobie gdzieś tam zakładaliśmy. Nie mogliśmy też wystąpić w paru meczach gdzieś tam w optymalnym składzie, gdzieś nas gnębiły kontuzje, później kartki, bo żeśmy nałapali tych kartek naprawdę dużo. No ale tak jak mówię, mecz z Przasnyszem tutaj chcemy wygrać, chcemy skończyć w tej bezpiecznej strefie i chcemy przygotować się do wiosny tak, żebyśmy na pewno więcej zdobyli punktów niż przez jesień.